Kometa. Kometa? Kometa! Kochani, w ostatnich dniach widzieliśmy kometę nad Polską. Ona podobno dzisiaj będzie nad Warszawą. Szukajmy tej komety, popatrzmy się w niebo. Specjalny ten wiatr, drodzy Państwo, został załatwiony, żeby nie było żadnych chmur na niebie. Popatrzcie, czy widzicie kometę? Po lewej? Widzicie po prawej? Przepraszam cię, skrocie, ja muszę zobaczyć. Może nad kolumną Zygmunta? O, o! Jest sygnał. Trąbici dają znać, że ktoś jeszcze wchodzi na scenę, ktoś bardzo ważny. Jest, jest z nami gość! Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta stołecznego Warszawy, witamy! Witamy, prosimy o wielkie brawa, a jednocześnie, pani prezydent, ja mam pytanie, czy widziała pani kometę? Bo my szukamy tutaj całą Warszawą teraz kometę, która ma rozpalić nam naszą iluminację. Myślę, że chyba widziałam. O! Pani prezydent widziała, słuchajcie, to ja w takim razie dopytam, to w takim razie możemy dowiedzieć się gdzie? No może tak, ale najpierw chciałam, że dobrze, to ja w takim razie... Witam wszystkich już po raz ósmy, tutaj będziemy razem odpalać światła w całej Warszawie, w głównych ulicach, to jest zawsze w okolicach Świętego Mikołaja. I chciałabym, żebyśmy pamiętali o tym, że tam jeszcze zdobią pierniczki, a że światła podobają się na całym świecie, bo i 2 lata temu, i w tym roku piszą, żeby przyjechać do Warszawy, żeby zobaczyć, jak się piecze pierniczki, żeby zobaczyć piękne krakowskie i inne ulice. No to moi drodzy, w takim razie bardzo świątecznie już się zrobiło, ale teraz już muszę pani prezydent zapytać, gdzie jest ta kometa? Nad choinką. Nad choinką, kochani, wszyscy popatrzmy teraz nad choinką. Ja chyba widzę, słuchajcie, widzicie tę kometę? Ona już w tej chwili jest nad choinką, czyli za momencik jest, 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 drodzy Państwo, to jest ta chwila, to jest ten moment. Pojawiła się! To jest ten moment, kochani! Wielka iluminacja Warszawy właśnie się rozpoczęła! Przepięknie oświetlona choinka i przepięknie oświetlona Warszawa! Specjalnie dla stolicy i dla całej Polski, drodzy Państwo!